Jeżeli nie jeździł na nich tata, to musiał dziadek. Jednoślady fascynowały w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i fascynują po dzień dzisiejszy. Produkowano ich wiele, bo produkcja samochodów była za droga i był problem z ich rozpowszechnianiem. I koniecznie trzeba zacząć od WSK-i. WSK, czyli właściwie Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego. Powstało jakieś 30 modeli od połowy lat 50. do połowy lat 80. Jedni czcili motocykl, oddawali mu pokłony, był przedmiotem pożądania i wzbudzał same najlepsze emocje. Natomiast byli także ci, dla których motocykl pozostawiał wiele do życzenia. Szczególnie złośliwi byli zdania, że WSK oznaczało tak naprawdę, że to wiejski sprzęt kaskaderski. Kolejne konstrukcje nosiły nazwy polskich ptaków i w wielu oczach niejedna łza się zakręci w oku na myśli o kosie, gilu, bąku czy perkozie. Należy mieć na względzie, że WSK popularyzowana jest w czasie, kiedy samochodów dosłownie można było za świecą szukać, a motocykl był jedynym rozwiązaniem dla ludności pracującej miast i wsi, żeby poruszać się sprawnie i szybko po polskich szosach. Były też modele sportowe. Popularyzacja WSK to skomplikowanych tematów nie należy. Sama fabryka w Świdniku najlepiej podsumowała temat, reklamując je jako łatwe w obsłudze, ekonomiczne i przede wszystkim tanie. O solidności ich produkcji może chociażby świadczyć fakt, że ich całkiem sporo można jeszcze spotkać na naszych drogach. Ostatnim wyprodukowanym polskim motocyklem była właśnie WSK. Zeszła z linii produkcyjnej 31 października 1985. Skończyła się wtedy pewna epoka, a wyprodukowano ich 2 miliony. Kultowym motocyklem czasów PRL był niewątpliwie okrzyknięty mianem polskiego Harley'a Davidsona Junak. Narodził się w latach 50. XX wieku na zamówienie władz w SFM, czyli Szczecińskiej Fabryce Motocykli. Tak jest, w Szczecinie była fabryka polskich motocykli. Junak M07 powstał w 1953 i powstał w określonym celu. Po wojnie władza była świadoma tego, że w praktyce brakowało wszystkiego. Czterosuwowy Junak był odpowiedzią na zapotrzebowanie na ciężki motocykl. Władza stawiała na rozwój rodzimego przemysłu motocyklowego i za wszelką cenę chciała uzupełnić braki w komunikacji naszego społeczeństwa. Po 3 latach motocykle produkowano już seryjnie. Trafiały wszędzie. Jeździła na nich milicja obywatelska i używała go w charakterze motocykla pościgowego, bo Junak potrafił w 1959 roku na poniemieckiej autostradzie Elbląg-Tczew rozpędzić się do rewelacyjnych 150 km na godzinę. Konstrukcja śmiało konkurowała z jej odpowiednikami produkowanymi na zachodzie. Spora ilość egzemplarzy z wyprodukowanych ponad 90 tysięcy modeli Junaków wyprodukowanych do 1965 trafiła poza nasze granice. Modele miały swoją premierę w USA, gdzie szosowy przystosowany do jazdy w terenie w USA porównano śmiało i bezczelnie, zresztą zasłużenie, do Harley'a Davidsona. Nie sposób nie wspomnieć o legendarnym skuterze Osa. Polscy inżynierowie czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ci odpowiedzialni za motocykl WSK, również byli odpowiedzialni za legendarny skuter Osa. Początki skutera sięgają roku 1955, kiedy powstał jej poprzednik Żuk. Od 1959 roku do użytkowników trafia właściwa Osa. Pojazd dedykowany w głównej mierze paniom. Wszędzie reklamowano Osę jako pomoc w pracy, oszczędność czasu, rozrywkę i wypoczynek. Do tego niezawodny jednoślad, o czym przekonywali konstruktorzy WFM, chociaż legenda Osy powiązana jest nierozerwalnie z jej legendarną skłonnością do zacierania się. Tym niemniej stylowy, popularny dzisiaj, łącznie powstało jakieś 28 tysięcy sztuk w 2 modelach, M50 i M52, a ich kres nastał w wyniku zlikwidowania WFM. Wielu jest zdania, że w najgenialniejszych czasach naszego przemysłu motocyklowego super pomysłem było natychmiastowe wznowienie po wojnie produkcji jednośladów SHL. Nie wiadomo dlaczego nazwano go SHL. Jedni strzelają, że chodzi o spółkę Huta Ludwików. Zachowano przedwojenną ramę, dodano nowy silnik, pierwsze egzemplarze zaczęły powstawać już w 1948. Z różnymi modernizacjami był produkowany do 1970. Udana była konstrukcja.
Na dowód może być sprzedaż jednostek do Ameryki czy do Indii. Do tego stopnia był to udany model, że subkontynent indyjski wykupił licencję na ich produkcję. I te kontynuowano aż do 2005 roku. Kielecka fabryka wyprodukowała jakieś 250 tysięcy różnych motocykli. Kultowym modelem jest SHL Gazela. Turystyczny wariant śmiało mógł rywalizować z jego zagranicznymi odpowiednikami, przy czym nie poszła jego sprzedaż. Prawdopodobnie dlatego, że miał dość sporą cenę. Pojawiła się w sklepach jesienią 1968, a od połowy 1970 zmontowano ostatnie egzemplarze. Wszystkie elementy projektowano od nowa, a konstrukcję zespołu napędowego podporządkowano wyglądowi motocykla. Nie można powiedzieć, wyróżniał się oryginalnością i nowoczesnością. Linia przedniego reflektora, zbiornika paliwa czy kształt błotników sprawiały, że Gazela wyglądała wyjątkowo dynamicznie. Po raz pierwszy w polskim motocyklu zastosowano zapłon bateryjny i 12-woltową instalację elektryczną. Nie miał się czego wstydzić w porównaniu z konkurentami produkowanymi na zachodzie. Silnik o mocy 10 koni mechanicznych pozwalał osiągać prędkość 105 km na godzinę i palił 3 litry na stówę. W każdym razie był ostatnim motocyklem produkowanym przez SHL. Do kultowych motocykli należały również te produkowane przez naszego sąsiada. Niemiecka Republika Demokratyczna wytworzyła jeden z co bardziej popularnych w naszej ojczyźnie jednośladów MZ. Fabryka motocykli znana pod nazwą TKW po II wojnie czekała nacjonalizacja. Od 1956 roku funkcjonowała pod nazwą MZ, Motorradwerk Schopau. Stąd trafiały do nas najbardziej znane miłośnikom motocykli S, TS i ETZ. Cieszący się rozpoznawalnością na naszych drogach motocykl, jak choćby model MZ-EZ-250 Trophy, był wykorzystywany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w charakterze pojazdów drogówki, odkąd w latach 70. trafił do służby. Z dumą się jeździło na motocyklach Simpson z Niemiec Wschodnich. Sowieci po II wojnie światowej wznowili ich produkcję i zalali rynek małymi motorowerami i motocyklami. Przy czym nie zależało Sowietom na tym, by Simpsony konkurowały z konkurencyjnymi MZ-ami. Dlatego marka jedynie kojarzy się z drobnymi jednośladami. Tym niemniej w PRL-u powodzeniem cieszyły się motorowery serii S51. Potwierdzeniem tego będą wszelkiego rodzaju modele w liczbie kilkuset tysięcy sztuk, gdzie ich największymi zaletami były mała awaryjność i stosunkowo prosta możliwość ich naprawienia. Kiedy już w Polsce dogorywał ustrój socjalistyczny, skutery Simpsona zalały rynki zaprzyjaźnionych narodów byłego Układu Warszawskiego. Do tego stopnia były uwielbiane i otoczone czcią, że otrzymały złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, a i dzisiaj znajdzie się wielu ich wielbicieli. A nie tylko jednoślady zza zachodniej granicy cieszyły się u nas popularnością, trafiały do nas również i takie egzemplarze zza wschodniej granicy. W fabryce Izmarz produkowano na potęgę motocykle Iż. Produkowano je nawet przed wojną, a co ważniejsze, ich kolejne serie produkowano nawet do 2008 roku. Bazą stworzenia pierwszych egzemplarzy była niemiecka marka DKW. Wszystko dzięki sowieckiej powojennej grabieży terenów zajętych. Do Iżewska bowiem trafiała zdemontowana niemiecka fabryka w ramach reparacji wojennych. Sowieccy inżynierowie analizowali niemieckie prototypy, modernizowali co się dało, aby tylko nadążyć za postępem technologicznym Zachodu. Spora część wyprodukowanych egzemplarzy trafiła do naszego kraju, najwięcej w drugiej połowie lat 50. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!